A przy telefonie Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzięki panu byłemu premierowi Belgii możemy oszczędzać, możemy rano nie pić herbaty ani kawy, bo ciśnienie nam wzrasta. Najpierw były strefy bez gejów w Polsce, teraz Węgry wycofują się z Eurowizji, ponieważ jest zbyt gejowska. Nawet Putin wykazuje większą powściągliwość swojej homofobii. To atak na nasz europejski styl życia, to musi się skończyć. Tak powiedział pan Verhofstadt. Panie ministrze, i co można takiemu panu odpowiedzieć? No, można odpowiedzieć tylko tyle, żeby Europa przestała się zajmować naszym stylem życia, ponieważ mamy prawo do tego, aby układać sobie życie, i Europa nie może mieć ambicji, czy instytucje europejskie nie mogą mieć ambicji, aby definiować wszystko, co się wkoło nas dzieje. Jest wolność słowa i wolność debatowania, ale czy jest jakaś komisja etyki, do której można w parlamencie, w Strasburgu, do której można zgłaszać kłamliwe wypowiedzi, wypowiedzi, które mijają się z faktami, jak choćby wypowiedź Roberta Biedronia podczas debaty na temat tego właśnie LGBT? No niestety tutaj panuje absolutna wolność, ale to jest wolność jednostronna, ponieważ jest to wolność zdefiniowana tylko dla tych środowisk lewicowo-liberalnych i one mogą powiedzieć praktycznie wszystko. Natomiast jeśli druga strona, czy ta część konserwatywna z mniejszości Parlamentu Europejskiego wypowie jakieś słowa, no tu przypomnę z poprzedniej kadencji wypowiedź na przykład Ryszarda Czarneckiego na temat Róży Thun. No to kończy się to karami, zdejmowaniem ze stanowisk i tak dalej. Natomiast dla tej części lewicowo-liberalnej oczywiście jest pełna swoboda kłamania, wręcz kłamania. I nie ma na to lekarstwa i nie ma na to rady. No niestety nie, poza tym, że możemy piętnować tego typu wypowiedzi w mediach, które chcą to zauważyć, i tak jak Radio Wnet, które chcą dyskutować o prawdzie, a nie o fałszywych newsach, no innej możliwości nie mamy. Ale za to mamy nową Komisję Europejską. Jaka będzie ta komisja? No, to jest znak zapytania. Oczywiście pani Ursula von der Leyen zapowiadała bardzo ambitne plany. Mówiła o komisji geopolitycznej. Mówiła o tym, że kwestie praworządności, jeśli będą podejmowane, to będą podejmowane równo dla wszystkich. Mówiła o tym, że jeśli komisja będzie podejmować kwestie energii i klimatu, to również będzie pomagała w przekształceniu, w transformacji tych dziedzin i pomagać będzie państwom, które taką transformację będą musiały przejść. Tutaj no, oczywiście chodzi o kraje węglowe, takie jak Polska, i tak dalej, więc jesteśmy w trochę pełni nadziei, ponieważ mamy do czynienia z politykiem z Niemiec, czyli tej najbliższej części naszej Europy Zachodniej. Było minister obrony, więc mamy nadzieję, że jest wrażliwa na kwestie bezpieczeństwa, na kwestie zagrożeń płynących ze wschodu, generowanych przez Rosję. Mamy też swojego przedstawiciela w komisji, który objął bardzo ważną tekę komisarza do spraw rolnictwa. Dla nas to jest ważne, bo to rolnictwo jest ważnym sektorem naszej gospodarki. Więc z jednej strony mamy dużo nadziei, no ale wiemy również, że w tej komisji przetrwali takie dinozaury, można powiedzieć, ideologiczne, jak Timmermans, który też będzie miał ważną tekę właśnie zajmującą się klimatem. Jest tu pewna obawa, czy on nie wykorzysta tej swojej teki jako instrumentu znowu do wojny z polskim rządem. Pewno wykorzysta, znając to wszystko, co opowiadał i co mówił pan Timmermans przez ostatnie 4 albo 5 lat. Powiedział pan o bezpieczeństwie. Teraz oczy świata nie będą zwrócone na Brukselę, tylko na Londyn, bo tam szczyt NATO. Jest tytuł w dzienniku Gazeta Prawna: NATO trzeszczy w szwach. To oczywiście tytuł odwołuje się do tego, do postawy Ankary, która chce rozmaite rzeczy i rozmaite plany NATO
zablokować. Czego pan spodziewa się po tym szczycie NATO? Co tam się zdarzy w Londynie? No a wcześniej jeszcze musimy się odnieść do słów prezydenta Emmanuela Macrona, który mówił o mózgowej śmierci NATO. Ja się spodziewam, że tam dojdzie do poważnej rozmowy przywódców europejskich i transatlantyckich. Przecież tam jest też Donald Trump i przywództwo kanadyjskie na temat obecnej sytuacji na obszarze transatlantyckim. Zakładam, że musi jednak dojść do odpowiedzi prezydentowi Macronowi i do odpowiedzi Turkom, którzy też stawiają pewne warunki realizacji zobowiązań natowskich, na przykład wobec Polski. No to może być ciekawy szczyt, który albo da odpowiedzi na te wątpliwości, które stawią i Macron, i Turcy. No mam nadzieję, że dojdzie do takiej odpowiedzi. A co by się stało, gdyby Turcja przestała być w NATO? No, NATO przetrwa oczywiście i bez Turcji, ale jest to ważny kraj na flance południowo-wschodniej. To jest ważne państwo, duże państwo z dużą gospodarką i z dużą armią, przeżywające ostatnio kłopoty ze względu na sytuację bezpieczeństwa w tamtym regionie, zarówno na Bliskim Wschodzie, w Syrii, wokół. Ja myślę, że tutaj musi dojść do jakiegoś kompromisu. Musi dojść do sytuacji takiej, iż NATO podejmie jednak jakieś działania wsparcia bezpieczeństwa tureckiego, no a Turcja wtedy wycofa się z tych swoich zastrzeżeń, tych swoich warunków i gruźb. Takie sytuacje już mieliśmy w poprzednich latach, kiedy rozpoczynał się kryzys syryjski, to przecież NATO wysłało do Turcji baterie na przykład Patriotów, czyli na wzmocnienie. Także to jest możliwe, aby również i dzisiaj wesprzeć Turcję i odsunąć te tureckie obawy o bezpieczeństwo w tamtym regionie. Także jest szansa na porozumienie kompromisowe. Chociaż Ankara testuje rosyjskie systemy przeciwsamolotom F-16 i podważa procedury obrony Polski i krajów bałtyckich. No tak, rzeczywiście Turcy są od lat pozostawieni sami sobie. Tutaj jeszcze wchodzą też w relacje turecka, Turcja, Unia Europejska. Turcja przecież od początku lat 60. jest kandydatem do członkostwa Unii Europejskiej i od początku lat 60. jest przez część, przynajmniej zachodnią część Unii Europejskiej wstrzymywana w tym procesie dochodzenia do członkostwa. Stąd też no, nie może dziwić, że Turcy zachowują się czasem nerwowo i stawiają swój problem, swoje interesy narodowe ponad interesami pozostałych państw sojuszu, do którego należą. A czy pan myśli, że ten turecki warunek, żeby państwa NATO uznały siły kurdyjskie za terrorystyczne, może być spełniony? Wiele państw europejskich, również Stany Zjednoczone, uważają siły kurdyjskie, przynajmniej część sił kurdyjskich, za siły terrorystyczne. Tak się dzieje na przykład w przypadku sił kurdyjskich w Syrii, które rzeczywiście są takim odłamem bardzo lewicującym, wręcz komunizującym. No na świecie nikomu niestety nie zależy w tej chwili, aby powstało państwo kurdyjskie gdziekolwiek. Kurdowie to jest taki naród, który żyje w kilku państwach: Iraku, Syrii, Iranie i Turcji oczywiście. I żadne z tych państw nie chciałoby, aby na ich terenie powstała jakaś enklawa kurdyjska, która mogłaby się stać w przyszłości zalążkiem państwa kurdyjskiego. Największe prawa, największą autonomię Kurdowie mają w tej chwili w Iraku. Natomiast najbardziej radykalnym odłamem Kurdów to są Kurdowie syryjscy i tutaj świat nie popiera ich ambicji stworzenia państwa. Chociaż był moment, w którym wydawało się, że świat właśnie takie ambicje Kurdów popiera. To było wtedy, kiedy ISIS był bardzo groźny i zajmował coraz większe terytoria na Bliskim Wschodzie. Panie ministrze, był pan ambasadorem w Teheranie, tam są rozmaite protesty, tam są ofiary, tam są manifestacje. Czy obserwuje pan to, co się dzieje w Iranie i w Teheranie?
Tak, oczywiście z tych względów, o których pan powiedział, ponieważ tam byłem kiedyś ambasadorem, ale również ze względu na to, że jesteśmy jako europosłowie również zasypywani różnego rodzaju petycjami, informacjami przez opozycję irańską na ten temat, co tam się dzieje. Dostajemy codziennie listę ofiar z nazwiskami imiennymi, więc trudno przejść obojętnie na ten temat, nad tym tematem. Wszystko wskazuje, że w tej chwili są to protesty głównie o charakterze społecznym, gospodarczym, ze względu na podwyżki cen paliwa, które generują natychmiast zasadne podwyżki cen żywności. Ale w Iranie również takie zamieszki, zajścia, protesty zawsze mogą się przerodzić w protesty polityczne przeciwko władzom. Jest to reżim niedemokratyczny, skrajnie niedemokratyczny i nasza część społeczeństwa chciałaby zmiany tego reżimu. Takie protesty są już od lat, co jakiś czas jest taka fala protestów. Ciekawe, czy teraz te zamieszki, czy te protesty doprowadzą do jakichkolwiek zmian politycznych. Panie ministrze, minister środowiska, belgijska minister środowiska, pani Céline Fermo, powiedziała tak: mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem. To o sieci 5G. Czy była jakaś poważna debata w Parlamencie Europejskim na temat sieci 5G? Takie debaty odbywają się co jakiś czas, są organizowane seminaria, konferencje. Natomiast no, ja nie jestem specjalistą od tej kwestii, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Problem sieci 5G to jest podwójnym problemem. To nas nieuchronnie czeka, aby taką innowację wprowadzić. Natomiast pytanie jest, skąd tą technologię zaczerpnąć, kto miałby tworzyć tą sieć 5G. No i to jest problem, czy to mają być Chińczycy, którzy są bardzo zaawansowani, proponują te wdrożenie tej innowacji 5G, bo jest obawa oczywiście, że taka technologia zaimportowana z Chin może doprowadzić do tego, że poprzez technologię Chiny będą miały wpływ na sytuację w Europie, dostęp do olbrzymiej ilości danych, informacji, więc to są jakby dwa problemy. Nie jest czy wprowadzać, tylko od kogo, w jaki sposób wprowadzać tę technologię. Ale pierwotny jest, czy w ogóle wprowadzać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk PiS, był gościem Poranka w net. Na zegarze godzina 7:30.